Hej, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Ja się nazywam Kontrowersyjny. W dzisiejszym materiale chciałem poruszyć temat związany ze sprzedażą kont Steam, Uplay, Origin z dostępem do najnowszych gier za śmieszne pieniądze na serwisach aukcyjnych. Czy jest to piractwo, czy też może nie, czy jest to legalne? Temat ten budzi bardzo wiele wątpliwości, to nie od dziś. Chciałem się przyjrzeć bardziej tej sprawie, ponieważ no, zaciekawiła mnie ona, nie ma co tutaj gdybać nawet na ten temat. Wpisem w Allegro Far Cry Primal. Swego czasu bardzo mnie ta gra interesowała, niestety cena dosyć zaporowa była. No i tutaj można tą grę kupić już od 6,90, 7 zł. Po 15 są to właśnie jest to właśnie dostęp do konta Steam, z którego po zalogowaniu można pobrać grę i grać w trybie offline. Przepraszam, tutaj nie Steam, tylko Uplay w tym przypadku. Chwilę niżej widzimy ceny tej gry normalne po grubo ponad 117, ponad 100 zł. No i skąd w ogóle ten przeskok? Co to są w ogóle te oferty za śmieszne pieniądze? Portal cybernetic.pl, na którym tutaj się będę opierał, wszystkie linki przy okazji znajdziecie w opisie ze stron, z których korzystam w tym materiale, też postanowił się przyjrzeć bardziej tej sprawie i temu, czy to jest w ogóle legalne handlowanie kontami z tymi i dostępem do nich. Jeśli chodzi o postanowienia licencyjne Steam, to mówią one o tym, że użytkownikowi nie wolno udostępniać hasła lub konta do serwisu Steam oraz nie zezwalają na sprzedaż lub odpłatne udostępnienie konta. Tutaj autor powołuje się na to, że to są tylko postanowienia licencyjne, nie jest to obowiązujące na przykład w Polsce prawo. A właśnie to prawo, które w Polsce obowiązuje, czyli artykuł 51 ustawy 3 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, można sprzedawać według niego legalnie nabyte, używane gry komputerowe. I ten przepis mówi, że wprowadzenie do obrotu oryginału lub egzemplarza utworu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyczerpuje prawo do zezwalania na dalszy obrót takim egzemplarzem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem jego najmu lub użyczenia. I tutaj właśnie pod to użyczenie lub też pod najem podchodziłoby właśnie udostępnienie konta Steam, Origin czy Uplay. No i właśnie na tą wspomnianą ustawę bardzo często powołują się osoby handlujące kontami Steam w internecie. Warto tutaj wspomnieć, że wbrew niektórym opiniom można również odsprzedawać gry zakupione w dystrybucji cyfrowej, a nie tylko wersje pudełkowe. I tutaj właśnie odnośnie tego jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie tam C-128-11, a więc w świetle polskiego prawa, według właśnie tych ustaw, które tutaj Wam przytoczyłem, wydaje się to być całkiem legalne, a osoba, która właśnie udostępnia swoje konto na Steamie z grami, po prostu łamie tylko licencję, którą zawarła z serwisem Steam i jest narażona na usunięcie konta właśnie w tym serwisie, natomiast nie powinna być narażona na żadne restrykcje w świetle polskiego prawa. No i czy tak jest do końca? Tutaj pada na ten temat wiele komentarzy. Dużo jest oczywiście, jak to zwykle bywa, interpretacji przepisów prawnych, które często wzajemnie się wykluczają. Do tego jeszcze wrócę za chwilę. Chciałem jeszcze tutaj przejść na serwis Antyweb, który także właśnie napisał ciekawy artykuł związany z tą sprawą. Jak to jest, że grę wartą 100-150 zł można kupić na Allegro za piątaka? I tutaj autor tekstu Tomasz Popielarczyk wystosował do Allegro zapytanie, dlaczego oni zezwalają na takie rzeczy. Zapytaliśmy Allegro o stanowisko w tej sprawie. W końcu takie rozbieżności w cenach nie mogły umknąć uwadze administracji serwisu. Ciągle czekamy na odpowiedź. No i redaktorzy Antyweb otrzymali taką odpowiedź od serwisu Allegro. W takiej sytuacji nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dochodzi do naruszeń praw.
A jeśli tak, to w jakim zakresie? Dlatego musielibyśmy otrzymać zgłoszenie od właściciela praw, marki i po przeanalizowaniu takiego zgłoszenia, jeśli byłaby podstawa, oferty zostałyby usunięte. No i oczywiście w komentarzach padają zarzuty, że serwis Allegro, jak to zwykle on robi, umywa ręce, tak? Jeśli jest duża sprzedaż na jakichś aukcjach, nawet jeśli legalność ich jest wątpliwa, to po prostu serwis nic sobie z tego nie robi, bo oczywiście zarabia na tym prowizję. Pamiętam, że jeszcze swego czasu, kiedy to Allegro było mniej transparentne kilka lat temu, była w ogóle nawet jawna dyskryminacja kupujących, tak? Że osoby, które sprzedają i no i co to dużo mówić, towar nie do końca jest zgodny z opisem, jest dużo negatywnych komentarzy. Allegro nic z tym nie robiło, tak? Kazało się kupującym po prostu zwracać do policji, umywało ręce, tak? No jest to serwis, który jednak żyje z prowizji od sprzedanych towarów, ale to taka decyzja troszeczkę może dziwić, bo jednak opinia może być troszeczkę nadszarpnięta przez takie działania. Chociaż z drugiej strony, jaki procent klientów Allegro to są zapaleni gracze, którzy zwracają na takie coś uwagę? No pewnie niewielki, czyli serwis nie jest to jakieś bardzo obciążające dla serwisu Allegro, takie zachowanie w tej sprawie. Widocznie takie działania im się opłacają. Kolejna rzecz, którą tutaj znalazłem, to jest forum prawne.org. I tutaj jest taki komentarz, który mnie zastanowił, zaciekawił i jest no, sprzecznie troszeczkę z tym, co Wam wcześniej na samym początku tego filmiku przytoczyłem w ramach tego serwisu Cybernecik, że w ramach takiej, a nie innej ustawy udostępnianie gier za pomocą tych serwisów Steam czy Uplay jest legalny w Polsce. No to tutaj jeden z użytkowników ma poważne restrykcje prawne z tego powodu. Wszystko szło dobrze, nawet bardzo dobrze, kasa leciała, a ja nic nie musiałem robić, tylko wysyłać dane do logowania i odpowiadać na proste pytania. Niestety nic dobrego nie trwa wiecznie, pewnego dnia dostałem dziwną wiadomość, nie wiem od kogo, nie wiem skąd, miał mojego maila. Pisał do mnie, że moje aukcje odnośnie współdzielenia konta podchodzą pod piractwo i jeżeli w ciągu określonego czasu ich nie usunę, to zgłasza sprawę do twórcy gier i na policję. No i tutaj on, autor posta, zignorował to, ale do jego drzwi zapukała policja, tak? Zabrała jego komputer, na którym pracował, no i musiał z nimi pojechać na komisariat w celu złożenia zeznań. No jak się okazuje, został oskarżony o czerpanie korzyści z piractwa. Została mu przedstawiona ugoda 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i 20 tysięcy złotych odszkodowania. Jak się okazało, że nie jest jedynym, który jest oskarżony. Na policji dowiedział się, że jest jedną z osób, której takie, z wielu osób, której takie zarzuty zostaną postawione. Oczywiście tutaj nie dostał jakichś jednoznacznych komentarzy na tym forum prawnym, które by tą sprawę wyjaśniły. Natomiast sama ta sytuacja mnie zaciekawiła, bo to się kłóci troszeczkę z tym, że nadal tych aukcji jest sporo, które za śmieszne pieniądze udostępniają najnowsze gry. Nie wiem, być może to jakieś działania ze strony konkurencji. Ciężko mi to w tym momencie oceniać. Wrzucam to tutaj po prostu jako ciekawostkę, że trafiają się osoby, które ponoszą jakąś odpowiedzialność prawną w związku właśnie ze sprzedażą tych kont na serwisie Allegro. Tutaj jeszcze serwis Gadgetomania także odnosi się właśnie do tej sprawy. Wiedźmin 3 za 3,70, Fallout 4 za 5 zł. Też nazywa cały ten proceder piractwem. Wskazuje na to, że jest to po prostu bardzo niepewna sprawa kupowanie gier z tych aukcji. Ale z drugiej strony, co tracimy? Możemy stracić te przysłowiowe 5 zł, a zyskać dostęp do nowej gry. No myślę, że jednak osoby, które kupują te gry, kalkulują taką możliwość
I liczą się z tym, że po prostu może to wszystko nie działać tak jak należy, ale tracą ewentualnie śmieszne pieniądze, także nie zniechęca ich to. I tutaj takie komentarze padają. Towar niezgodny z opisem, konto w trybie rodzinnym dzielone na wszystkich klientów aukcji, co chwilę się wylogowuje. W grze widzimy postępy innych graczy, w trybie offline jest lepiej, ale wtedy nie działają mody z workshop. Generalnie ściema i naciąganie. Komentarze odnośnie Wiedźmina 3, który kosztował 4 zł. Sprzedawca nie sprzedaje gry, tylko dostęp do konta Steam, do którego dostęp ma Bóg wie ile osób. Dodatkowo sprzedawca ma pełną kontrolę nad zakupionym produktem. W każdej chwili może zablokować mi do niego dostęp. Głupi jestem, że dałem się nabrać. Zakup gry to kłamstwo. Nie ma możliwości otrzymania gry na swoje konto Steam. Za 3 zł nie można kupić gry. Jestem następnym naiwniakiem. Straciłem 3 zł, a sprzedający zarobił i się śmieje z naiwniaków. To jest akurat bardzo głupi komentarz, bo ten kupujący chyba nie przeczytał dokładnie opisu aukcji. Nikt mu nie proponował gry, a jedynie właśnie dostęp do konta Steam z tą grą, którą mógł sobie z niego pobrać i grać tylko w trybie offline. Tutaj kolejny komentarz. Gorąco odradzam transakcję z tym piratem. Prowadzi on na Allegro tanią, nielegalną wypożyczalnię gier i kont Steam, a każdego udostępnionego przezeń konta korzysta kilkadziesiąt, kilkaset osób. Okłamani Allegrowicze zgłaszać sprawę do Wolf. Mam zawsze problem z przeczytaniem tego. Wolf? Valve? Nie umiem dobrze tego. No, wszyscy wiemy, chodzi o właściciela Steama. I co ciekawe, ten właściciel Steama też ręce umywa od całej tej sytuacji, bo też jeden z serwisów przytoczył informację, że Wolf całą sprawą tą się nie zainteresował. Być może te straty nie są takie duże, jak nam się może tutaj wydawać. Co jest jeszcze ciekawe, właśnie rozbieżności między tymi cenami tych gier, że są gry po 6 zł, po 5, po 3 nawet można trafić. I są po 15, właśnie te droższe dają nam gwarancję tego, że przynajmniej tak jest w opisie aukcji, że grę aktywujemy i będziemy mogli w nią grać już zaraz właśnie po zakupie. Bo jednak trzeba pamiętać, że większość tych gier, no oczywiście nie wszystkie, ale zdecydowana większość to są gry objęte tym zabezpieczeniem de novo, które do tej pory nie zostało złamane. I ono tutaj narzuca spore ograniczenia, bo dziennie można zarejestrować, zalogować się tylko i wyłącznie do pięciu egzemplarzy gry, a więc więcej niż 5 osób, które kupi w ciągu jednego dnia, to już muszą po prostu czekać następne dni na możliwość aktywacji gry i w to, żeby w nią w ogóle zagrać. Tak działa to zabezpieczenie de novo. I mam też takie wrażenie, że przed tym de novo cały ten proceder nie był aż tak bardzo rozpowszechniony. Dopiero właśnie takie gry jak ten Tomb Raider nowy, Far Cry Primal, FIFA 16, Mad Max chyba wcześniej, te gry spowodowały właśnie bardzo duże rozpowszechnienie się tego procederu, bo po prostu nie było torrentów, nie było skąd tych gier pobrać. No i osoby, które piraciły, po prostu wolą zapłacić te 5 zł i zaryzykować grę w trybie offline, niż oczywiście płacić pełną kwotę powyżej 100 zł za nową grę. To tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Piszcie oczywiście w komentarzach, co sądzicie o całej tej sprawie, czy napotkaliście, czy korzystaliście z tego, czy uważacie, że jest to piractwo, czy też jest to, mieści się w granicach prawa. To tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam Was bardzo serdecznie.